6. Festiwal Kino Poza Kinem, Filmowa Góra. Tutaj mamy całą masę po prostu pomysłów na kino, całą masę reżyserów, nazwisk, którzy mogą wejść i po prostu to kino zmieniać. Do konkursu zostało zgłoszonych 249 filmów, z czego 210 spełnia wymogi regulaminowe. Najdłuższy film trwa 133 minuty, najkrótszy 16 sekund. Filmy niezależne to są właśnie takie filmy, które powstają z potrzeby serca, z pasji, z ciekawości. 166 autorów, którzy będą walczyć w 7 odrębnych kategoriach, w tym w jednej całkowicie nowej dla... Zapraszam Państwa do udziału i do przybycia na projekcje, rozmowy, spotkania, festiwalów. Kino Poza Kinem. Filmowa Góra. Przedstawiam Jacka Katarzyńskiego, Katosa, Skype Jastowski, ale przede wszystkim Filmowa Góra i dyrektor artystyczny festiwalu Filmowa Góra. Oddaję mikrofon. Witam Was bardzo serdecznie. Troszeczkę się tutaj nasi gospodarze Łysego Pingwina bali o frekwencję. Okazuje się, że frekwencja jest cudowna. Mało tego, dzisiaj pracujący z Bartkiem w Łysym Pingwinie nad bardzo ważnymi rzeczami, bo między innymi nad publikowaniem chociażby list filmów zakwalifikowanych do konkursu Filmowej Góry. Co chwila ktoś przychodzi, ja z ogromną przyjemnością udzielałem informacji wszelakich. Ja rozumiem pewnego rodzaju zawirowanie, niezrozumienie Filmowej Góry jako festiwalu sieciowego. Ja już wyjaśniam, o co chodzi. Festiwal sieciowy, po pierwsze, nie polega na tym, że my do sieci puszczamy wszystkie filmy, które przychodzą na konkurs Filmowej Góry. Nie. Polega na tym, że festiwal Kino Poza Kinem, Filmowa Góra, który scenę macierzystą ma w Zielonej Górze, odbywa się równolegle w kilku miastach polskich. Również od tego roku na scenie Kina pod Wiatą Łysego Pingwina w Warszawie. Kino niezależne to jest to, co za chwilę tu obejrzymy. Jest odwieczny spór, czy etiudy studenckie są kinem niezależnym. Otóż częściowo są. Ja się bardzo cieszę, że Filmowa Góra dołączyła do grupy tych festiwali, które dają nominacje do najbardziej, moim zdaniem, prestiżowych nagród w Polsce w kinie niezależnym. To są nagrody, które dawniej się nazywały Oscary, a teraz się nazywają, na skutek jakiejś głupawej interwencji, przestały się nazywać Oscarami, ale nazywają się jeszcze lepiej, bo są imienia Jana Machulskiego i myślę, że to jest fantastyczne nazwisko i fantastyczna nagroda. Słowa o kinie niezależnym. Kiedyś festiwal Filmowa Góra nazywał się Festiwal Kino Niezależne Filmowa Góra. Jak Andrzej tutaj wcześniej wspomniał, czy filmy studenckie są filmy niezależne, czy nie są, nie wiadomo. Ja wam powiem tak, że Filmowa Góra zmieniła nazwę na Kino Poza Kinem, co zresztą widzimy. Filmowa Góra, dlatego że to kino niezależne, które teraz widzimy, nawet tacy ludzie jak właśnie pan Holland, pan Zanussi, pan Gliński, nie ośmielają się, nie wiem, nie chcą za bardzo określić tej granicy, która jest między kinem mainstreamowym a kinem niezależnym. Ta granica się naprawdę zacierają. To kino, które tu zobaczycie, jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Miałem przyjemność być jurorem w zeszłym roku w Zielonej Górze i podoba mi się pasja twórców festiwalu i w ogóle sposób działania i zobaczcie, jak silna jest Zielona Góra, bo opanowuje Warszawę i oby tak dalej. Wiem, że już Supraż, także desant jest silny i w dobrym kierunku idzie. Jakby jeszcze wam się, chłopaki, udało opanować TVP Kultura, to byłoby już po prostu komplet. Ja myślę, że tak. Po kolei. Tak. Cieszę się, że ten festiwal trafił na Pragę, bo Praga to dzielnica wyjątkowa. Nie będę tu długo przemawiał. Lubię i generalnie lubię, że przychodzą tu ludzie z pasją, a po pierwszych tutaj rozmowach widać, że i na widowni, i wśród twórców są właśnie ludzie z pasją. Andrzejowi pasją mówić nie można. Katusowi również. Tak jest. Łysy Pingwin rządzi w lecie, również w koneserze, pod Wiatą. Patronem kategorii granie na ekranie filmu muzycznych jest nie kto inny, jak tylko Łysy Pingwin. Nie może być inaczej. Jest patronem.
Bardzo się z tego powodu cieszymy i z wielką przyjemnością wspólnie z Andrzejem ufundujemy nagrodę w kategorii Danie na ekranie. Danie na ekranie, dlatego że Wysemu Pingwinowi najbliżej jest muzyka, a tutaj z Włodzimierzem mówiliśmy się, że postanowimy wesprzeć to i jesteśmy tutaj już można powiedzieć Katos oficjalnie w sceną, która ufunduje specjalną nagrodę. Półtora miesiąca, to ja mówię. Półtora miesiąca myślę, że współpracuję bardzo intensywnie z Łysym Pingwinem, z ludźmi, którzy tutaj działają. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Ja mówię tak, na samym początku, tydzień, dwa ich działania, mówię, kurczę, oni prześcigają pozostałych naszych stałych gospodarzy, stałych scen. Oni teraz już tylko prześcigają nas samych, tak naprawdę. Teraz sobie chyba gonimy. Są cudowni, bardzo mi miło tutaj wam pokazać te filmy. Jak już powiedziałem, jest tysiąc rzeczy, które chciałbym wam przekazać. Dziękuję uprzejmie, koniec gadania. Kino plenerowe Łysy Pingwin pod Wiatą oraz Fundacja Kombinat Kultury pod patronatem Radia Roxy FM zapraszają na warszawską scenę 6. festiwalu Kino poza kinem Filmowa Góra do byłej wytwórni Wódek Koneser przez całe wakacje od niedzieli do środy. Filmy fabularne, muzyczne, dokumentalne, animacje, etiudy, prezentacje kina duńskiego i polskiego kina niezależnego, a także 7 kategorii festiwalowych. Zaczynamy od 21.30, wstęp wolny. Więcej informacji na www.łysypingwin.pl.